Ponad 7 miliardów osób zamieszkuje planetę zwaną Ziemia, jednakże tylko kilka procent z nich potrafi robić wyczyny, których nikt inny by nie powtórzył. Ja jestem Nexu i dziś wraz z Odusem przedstawię wam 3 najbardziej niesamowite wyczyny ludzi. Dodatkowo kolejny materiał pojawi się za 70 godzin, każdy 10 łapek skraca czas czekania o 1 godzinę, a każdy komentarz o 1 minutę. Także działajcie. Dwójka śmiałków z Rosji postanowiła wybrać się do Szanghaju, aby wciąć się na jedną z najwyższych wież świata. Cały film od publikacji nabił już ponad 7 milionów wyświetleń, a samo oglądanie go sprawia, że mamy pełne gacie. Rosyjscy obywatele ominęli ochronę i wspięli się na wysokość ponad 660 metrów. Przyznajcie sami, że ten wyczyn jest godny podziwu. Niektórzy ludzie sobie ufają, a inni nie. Jednakże ta para przerosła oczekiwania słowa zaufanie. Wspięli się oni na kilkusetmetrowy szkielet budynku w Dubaju. Wszystko po to, aby zrobić wspaniałe zdjęcia. Owa para również jest z Rosji. Cały los dziewczyny zależy od jej chłopaka, ponieważ to on trzymał ją za ręce i starał się jej nie wypuścić. Zdjęcia na pewno wyszły niesamowicie, a film jeszcze lepiej. Teraz wyczyn może nie tak hardkorowy jak poprzednie, jednakże jest też godny podziwu. Otóż pewien użytkownik serwisu YouTube postanowił, że policzy on do 100 tysięcy bez przerywania. Całe liczenie trwało ponad 40 godzin, a przyspieszony film na YouTube trwa aż 24 godziny. Zapewne po takim liczeniu bolała go dość nieźle szczęka. A wy postarajcie się policzyć w komentarzach do 1000. Jak wam się uda, to postaram się wam jakoś wynagrodzić. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli tutaj wytrwałeś, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam. Ja na każdy taki komentarz odpowiem. Także co? Mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Na razie, cześć.